Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Zacznijmy od tego, że uprawnienia swoje przekroczył pan premier Sasin, a tym projektem Bezkarność Plus chcecie jak gdyby anulować to, co zrobili przede wszystkim wasi wójtowie i burmistrzowie, a poza tym pozostali wiedzieli, byli ostrzegani o tym, co się może wydarzyć i co się stanie. Natomiast ja mam dzisiaj zasadnicze pytanie, szanowni państwo, panie ministrze. Ciekawe, jaki projekt przygotujecie, żeby ułaskawić pana ministra Ziobrę. Pana ministra Ziobrę za te kary, które są naliczane każdego dnia i który licznik tyka. Szanowni państwo, na tą chwilę 2 miliardy 760 milionów złotych. Nie ma tego w ustawie, ale za chwilę, jak przygotowaliście to przygotujecie następną. I jestem przekonany, że będziecie próbowali to zrobić. Szanowni państwo, prawo jest prawem, a sąd jest sądem. Dziękuję bardzo.